Cześć, Szuman z tej strony, witajcie na moim kanale. Powiem teraz kilka słów, tym razem o komiksie Venom, zabójczy obrońca, Lethal Protector. Coś, co my fani czy czytelnicy komiksów TMS-ik w latach 90. chcieliśmy dostać, ale nam nie było dane, nie zdążyliśmy. Jest to seria przedstawiająca pierwsze w zasadzie solowe przygody Eddiego Brocka, po tym jak w jednym ze Spider-Manów mieli swój kolejny, ostateczny pojedynek. Tym razem można było powiedzieć, że w pewnym sensie się pogodzili. Dużo powiedziane, że generalnie zawarli umowę, że Spider-Man daje spokój Eddiemu, Eddie przestaje ścigać Spider-Mana. I żeby na siebie nie wpadać, Eddie Brock postanowił wyjechać do San Francisco. Zmienić otoczenie. No bo jakby pozostał w Nowym Jorku, ciągle na Petera by wpadał. Niestety Eddie cały czas ma pecha i pakuje się w kłopoty. Chciałby być dobrym, chciałby być bohaterem. Chciałby być obrońcą niewinnych, bo na tym mu zależy. Czy on miał kiedykolwiek szansę, żeby tego dokonać? No cóż, ciężko to jednoznacznie rzec w latach 90. Aczkolwiek mamy tutaj właśnie historię Venoma, historię Eddiego. Można powiedzieć, że tutaj mamy kilka takich przeplatających się wątków. Pierwszym wątkiem jest to, że jest Eddie Brock, który zostaje namierzony przez, nazwijmy to, władze lokalne w San Francisco, gdzie to dostrzega Spider-Man, zresztą go widzimy tutaj, będzie też na wielu okładkach i postanawia interweniować. Nasz pajęczak niestety ma to do siebie, że nie do końca ufa Eddiemu. To jest pierwszy wątek. Z nim powiązana jest bardzo fajnie pokazana relacja czy geneza relacja Eddiego z jego ojcem, czy geneza Eddiego Brocka. Czyli coś, żebyśmy troszeczkę poznali tej postaci więcej. Coś, czego do tej pory nie znaliśmy. To jest jeden wątek, można powiedzieć. Wszystkie wątki się przeplatają. Drugi wątek jest związany, nazwijmy to ogólnie rzecz biorąc, z misją, którą sobie dał Eddie. Chronić niewinnych. Uznał, że jest pewna grupa, nazwijmy to ogólnie, bezdomnych i im zagraża pewien gość z wielkiej firmy i trzeba ich ocalić, trzeba im pomóc. Czy oni chcą tego, czy nie? To jest drugi wątek. Także zaznaczam, one się przeplatają. I trzeci wątek, który moim zdaniem też jest ciekawy, czyli ktoś poluje na Eddiego i nie jest to Spider-Man, tylko zupełnie inna osoba. To jest kolejny wątek, też powiązany z przeszłości, co jest moim zdaniem bardzo fajnie wykorzystane. Ogólnie rzecz biorąc, mamy tutaj dużo akcji, ciekawe sojusze, bardzo fajny klimat moim zdaniem i jakbym miał powiedzieć, czy ten komiks mi się podoba, to tak, on mi się podoba. Bardzo fajne rzeczy się po prostu dowiedziałem o postaci Venoma. Coś więcej, coś co jak próbował samemu działać. Przy czym to się dzieje przed tym epikiem. Ja sobie tutaj zaznaczyłem jedną rzecz, bo w czasie omówienia zwróciłem uwagę, że tak jakby nie działało porozumienie między scenarzystami, czyli redaktor nie dopilnował pewnej rzeczy. I teraz tak, pierwszą rzeczą, którą chciałem wam pokazać to, a tu sobie nie zaznaczyłem, czyli to będzie, nie, to jest web. A najpierw miał być Amazing chyba, albo to jest Unlimited, dobra, nieistotne w tym momencie. W każdym razie nie na tym mi najbardziej zależało, ale, o, tu jest, w San Francisco się zorientował Venom, że pojawił się Carnage, więc leci. Ale chciałem powiedzieć o tym. Zwróćcie uwagę na długość włosów, że tu Eddie ma krótkie włosy. W kolejnym zeszycie Eddie ma długie włosy. I byłem przekonany, że to bardziej jest błąd w serii Spider-Man rysowanej przez Toma Lille. A tu moje zaskoczenie się okazało, że jednak w zabójczym obrońcy, w Lethal Protector, Eddie ma długie włosy. Co było nawet fabularnie uzasadnione, więc troszeczkę mnie to zaskoczyło. Czemu to ma służyć? Czemu
było takie nie do końca porozumienie. Tym bardziej, że ten komiks pisał, jeśli dobrze pamiętam, David Michelin, zgadza się, czyli osoba odpowiedzialna za serię Amazing Spider-Man. Bo to... I tutaj też z drużyną Venoma w Spider-Manie też pisał Michelin, ale jeśli dobrze pamiętam, Amazinga, czyli tu, też powinien być David Michelin, więc tak jakby się nie dogadali. Ale wracając do Venoma, tak wiem, mała dygresja do Epika. Komiks mi się podoba, to absolutnie nie jest arcydzieło gatunku. To nie jest komiks, który wywróci wasze życie do góry nogami, który będzie, po którym będziecie się zastanawiać nad sensem istnienia. Nie, to jest po prostu rozrywkowy komiks o gościu, bądź co bądź chorym psychicznie, który chciałby być dobrym. To, że nie zawsze mu wychodzi, to, że zazwyczaj mu nie wychodzi, to już inna inszość. Ale ja z zakupu tego komiksu i z przeczytania go jestem zadowolony. Jeszcze było kilka smaczków dla mnie, jako starego czytelnika komiksów TMS-em. Pojawili się Przysięgli. Tu powinno być kilku pokazanych. Taka dziwna drużyna gości jakiś w rakietowych butach, w zbrojach a la Iron Man, którzy byli w Spider-Manie w którymś wakacyjnym numerze. To był chyba 1996 rok. Czyli coś, co działo się po tym. Mamy debiut Przysięgłych, fajne starcia, ciekawy protagonisto-antagonista, intrygujący występ Spidermana i naprawdę pozytywny, moim zdaniem, komiks. Ja go kupiłem w sklepie Gnom, tam jest wiele, wiele komiksów, link będziecie mieli w opisie. Ja ze swojej strony mogę polecić, ale dla fanów komiksów z lat 90. około Spidermanowych. Jeżeli Maximum Carnage i wcześniejszy Epic totalnie cię odrzucają, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten Venom też ci nie siądzie. Z mojej strony to by było tyle. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.